Witam Was w ten jesienny dzień. W tym sezonie przybyło do mojego ogrodu bardzo wiele roślin. Wśród nich były beliny, rośliny iglaste, cebulowe, małe drzewka i trawy ozdobne. Stworzyłam różne kompozycje, by w ogrodzie coś się działo przez cały sezon. Jestem spod znaku wodnika, czyli żywiołu powietrza, a więc uwielbiam, jak się dużo dzieje, szczególnie u mnie w ogrodzie. Od wielu lat mam w swoim ogrodzie kostrzewę sino. Odmiany niestety nie pamiętam, ale przypuszczam, że jest to kostrzewa popielata, bo ma taki charakterystyczny niebieski kolor. I chyba z uwagi na ten kolor, który utrzymuje się przez cały rok, jest tak bardzo lubiana. A może też dlatego, że dobrze rośnie praktycznie na każdym stanowisku, bo niestraszne jej są upały czy zimne wiatry. Nie wymaga okrywania zimowego i wytrzymuje umiarkowaną suszę. Nie ma też większych wymagań glebowych i świetnie się rozmnaża. Lubię ją za to, że przybiera regularny kształt kępy, nawet wtedy, gdy wiosną przycinam ją bardzo nisko przy ziemi. U mnie rośnie w pełnym słońcu i świetnie znosi bardzo wysokie temperatury, a podlewam ją tylko wtedy, gdy podlewam inne rośliny, które rosną wokół niej, bo jakoś specjalnie o nią zupełnie nie dbam. Kwitnie od początku czerwca, a kwiaty ma najpierw takie lekko seledynowe, a później one brązowieją i takie są już do pierwszych przymrozków. Ja ich nie ścinam, bo uważam, że wyglądają bardzo ładnie i są ozdobą tej rośliny, ale oczywiście bez kwiatów też wygląda bardzo fajnie. Tutaj, na tej rabacie, rośnie dopiero od sierpnia, bo wtedy wykopałam 3 większe kępy, podzieliłam je na mniejsze części i stworzyłam tutaj rabatę. I zobaczcie, wygląda znakomicie. Wiosną z pewnością rozmnożę pozostałe kępy, gdyż uważam, że ona wygląda najładniej, gdy się ją odmładza co 2-3 lata, bo gdy jest starsza, już tak ładnie nie kwitnie. Po zimie, w marcu czy w kwietniu, gdy będzie można już coś robić w ogrodzie, podejmę wtedy decyzję, czy ciąć kostrzewę mocno przy ziemi, czy nie, czy obciąć jej tylko liście, które zbrązowiały. Ale w gruncie rzeczy to nie ma żadnego znaczenia, bo zawsze kostrzewa nabierze takiego wyglądu i stworzy tak ładną kępę, jaką widzicie teraz. Kostrzewę sadzę dość gęsto, bo tak ładnie wygląda na obrzeżu rabaty, ale można też ją posadzić w innych częściach ogrodu z innymi roślinami, a nawet w donicach czy skrzyniach. Trzeba tylko wziąć pod uwagę to, że jest to trawa z dość dużą bryłą korzeniową. Ponieważ jest tak łatwa w uprawie, to ją polecam serdecznie. Inną niską trawą, z którą mam bardzo dobre doświadczenie, jest tużyca ptasie łapki. Jest u mnie od 2 sezonów i z 3 sadzonek mam już teraz 9, to znaczy, że dobrze się rozrasta. Ma tak ładne dwukolorowe liście przez cały rok. Teraz rośnie obok ciemnych żurawek, co razem wygląda naprawdę fajnie. W tym sezonie przesadzałam ją już 2 razy i wciąż wygląda świetnie. Cały czas ma stanowisko słoneczne i wilgotne. Nie zasilałam jej żadnym nawozem wiosną, ale przy kolejnym przesadzaniu dodałam odkwaszonego torfu, aby miała bardziej przepuszczalny grunt. Tużyca bardzo dobrze znosi zimę, choć w tym roku ją okryję brzozowymi liśćmi, bo obok mam lasek brzozowy, a liści jest naprawdę ogrom.
okryję nimi całą nową rabatę, tak dla bezpieczeństwa, bo nie chcę stracić niczego, co tutaj zostało posadzone w tym sezonie. Wiosną wszystkie liście usunę i przeniosę do kompostownika. Tak mi się podoba tatużyca ptasie łapki, więc dokupiłam inne dwie odmiany. Jedna to jest tużyca palmowa, a druga to jest tużyca cyklasta. Ale one są naprawdę niewielkie i dopiero się ukorzeniają, więc będziemy je oglądać dopiero od wiosny. Kolejną niską trawą, którą mam w swoim ogrodzie, to jest Hakone Chloa w odmianie Old Gold. Kupiłam ją ponownie, bo parę lat temu nie przetrwała u mnie zimy. Dziś wiem dlaczego, bo młoda roślina potrzebuje na zimę osłony, o której wtedy zupełnie nie pomyślałam. Teraz przysypię ją liśćmi i myślę, że będzie już dobrze. Ta trawa bardzo, bardzo mi się podoba. Ma takie atrakcyjnie żółte liście, pięknie wyglądające na wietrze. Posadziłam ją na słonecznej rabacie, choć wcześniej miała rosnąć w półcienie, ale jednak będzie rosła tutaj, na tej rabacie, bo w słońcu będzie dużo ładniej wyglądała i dużo lepiej będzie się wybarwiała, co o to mi właśnie chodzi. Z małych traw ozdobnych mam jeszcze w ogrodzie imperatę cylindryczną Red Baron, właśnie z powodu, że tak ładnie się przebarwia jesienią. Od paru lat mam też proso rózgowate, które teraz przebarwia się na taki fajny, ciemny kolor w odmianie Northwind. No i oczywiście ostnicę cieniutką, która jak widzę bardzo ładnie się u mnie rozrasta. Ostatnie dni są dość mokre, ale moim zdaniem to bardzo dobrze, bo młode rośliny ukorzeniają się, a starsze nadal rosną. A ja czekam na cieplejsze dni, bo mam jeszcze wiele prac do zrobienia w ogrodzie. A wy? Czy wszystko już macie zrobione i posadzone? Dziękuję wam za wszystkie komentarze, lajki i subskrypcje. Pozdrawiam. Miłego dnia. Grażyna.